Obwodnica suwałk jest już gotowa w 95%. Dlatego też Czesław Rękiewicz, prezydent Suwałk, apeluje do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o uruchomienie tzw. przejezdności obwodnicy jeszcze w tym roku, czyli wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu ze stosownym ograniczeniem prędkości. No my jako suwalczanie chcemy bardzo, żeby jak najszybciej tiry z ulic naszego miasta zniknęły i pojechały obwodnice Suwałk i tutaj no, sądziłem, że może uda nam się w końcówce tego roku właśnie skierować ruch ciężkich pojazdów na obwodnice naszego miasta. Z informacji przedstawionych w artykułach prasowych wynika, że firma Budimex jest obecnie na etapie wykonywania humusowania skarb oraz montażu urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i ochrony środowiska. Są też wykonywane ostatnie odcinki nawierzchni bitumicznej na drogach poprzecznych i dojazdowych. Praktycznie można byłoby ten ruch właśnie uruchomić, ale pozostawiam z czas na dokończenie tych robót gdzieś tam do wiosny i, i, i o to zabiegam już w Białymstoku. Wystosowałem do dyrektora Bożuchowskiego taką prośbę, żeby, żeby właśnie zastanowił się na ten temat. Białostocki oddział. Gdaka już wielokrotnie wdrażał podobne rozwiązania, chociażby na budowanych odcinkach drogi ekspresowej S8 Białystok-Warszawa, gdzie kierowcy mogą korzystać ze zrealizowanych odcinków na zasadzie tymczasowej organizacji ruchu. Prezydent Suwałk w projekcie budżetu Suwałk na 2019 rok proponuje modernizację kamienicy przy ulicy Kościuszki 6 pod nowy żłobek miejski oraz rozbudowę szkoły podstawowej nr 4. Są już gotowe projekty, a po przyjęciu budżetu będzie można ogłosić przetargi na budowę. Trwa weryfikacja dokumentacji. Mam nadzieję, że będzie można zaraz złożyć wniosek o wydanie pozwolenia na budowę. I na przełomie. Grudnia, stycznia wydałem yy, polecenie, że był ogłoszony przetarg na, 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 na budowę, yy, na wypełnienie wykonawcy, który przystąpiła się do, 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 do modernizacji tego obiektu i, i zaadoptowania jego na pod potrzeby żłobka miejskiego. Obiekt, gdzie miejsce znajdzie 122 maluchów, będzie gotowy w grudniu 2019 roku. Podobnie ma się sytuacja w przypadku rozbudowy szkoły podstawowej nr 4. Jest już gotowa dokumentacja, a po nowym roku zostanie ogłoszony stosowny przetarg na budowę. Tu czas realizacji będzie dłuższy, bo chciałbym, żeby ta szkoła w tym nowym obiekcie zafunkcjonowała 1 września 2020 roku. Równolegle z tymi przygotowaniami władze Suwałk przygotowują wniosek o dofinansowanie do programu Maluch Plus. Na budowę żłobka. Można tu liczyć nawet na 3 miliony złotych dotacji. Rozbudowa szkoły zostanie sfinansowana ze środków własnych miasta. Warto podkreślić, że te dwie inwestycje będą jedynymi dużymi przetargami miasta Suwałki w 2019 roku. To też takie informacje dla potencjalnych firm, wykonawców, że ten rozmach inwestycyjny, który był prowadzony w Suwałkach, on w przyszłym roku jeszcze będzie miał miejsce, bo to wszystko wymaga właśnie kontynuacji i zakończenia, natomiast no później już takich dużych yy, propozycji, Inwestycyjny dla potencjalnych wykonawców ze strony miasta nie będzie. Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk, wystosował pismo do zarządu PKP Intercity SA, w którym sprzeciwia się likwidacji połączenia kolejowego na linii Suwałki-Kraków oraz jednocześnie zaapelował o przywrócenie w rozkładzie na 2019 rok. Prośba o interwencję w tej sprawie została wystosowana również do parlamentarzystów z Suwałk. Bożeny Kamińskiej i Jarosława Zielińskiego również rada miejska mam nadzieję wystosuje określoną petycję ale ta sytuacja zaskoczyła nas bo nie zdawaliśmy sobie sprawy że komuś przyjdzie do głowy żeby zlikwidować takie połączenie i ono będzie zlikwidowane od 8, 8 grudnia ostatni pociąg odjedzie 9 grudnia już tak jak mówię będzie uruchomione inne połączenie pociąg na linii Suwałki Kraków kursował od 2015 roku i był dla licznej grupy suwałk Studiujących w Krakowie, osób zatrudnionych w południowej i centralnej części kraju oraz turystów bardzo ważnym rozwiązaniem komunikacyjnym. Ktoś mówił tutaj o trosce, bo to Polska jakaś tam B, że tutaj trzeba drogi szybko budować, połączenia, a tutaj widzimy w innym kierunku to wszystko idzie i nas to bardzo mocno irytuje, zaskakuje, no i będziemy jako samorząd tutaj na pewno głośno, głośno yy, artykułowali swoje oczy. Oczekiwania, że, że, że nie zgadzamy się, przeciwstawiamy się takim yy, yy, decyzjom. Zdaniem prezydenta Suwałk likwidacja kolejowego, dalekobieżnego połączenia pogłębi izolację komunikacyjną miasta i północno-wschodniej Polski.